kiedy zaczyna się czytać Księgę Szeptów, jest dużo takich pięknych, sentymentalnych obrazów, wybiegu ciasta, drzew rosnących w okrzanach. A potem im dalej w treści, tym więcej pojawia się tych obrazów ludobójstwa. Czy to jest tak, że od początku chciałeś pisać książkę o genocydzie, czy po prostu pisząc o Ormianach nie da się tego tematu uniknąć? First of all, thank you very much for inviting me here. Allow me to say from the very beginning some few words in Armenian. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i na początek chciałbym powiedzieć kilka słów po armeńsku. Uzem nahyevarach inaktabardutyuna saitnel, sezi varuntesvan, sezi hayarakelagani yeretsu arachnort, ev tsev polorit I want to express my gratitude to my ambassador, to the representative of the Armenian Apostolic Church, and to all the Armenians present here, and not only to the Armenian present. It's a great honor for me. Chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować ambasadorowi Armenii za przybycie, a także przewodniczącemu Kościoła Armeńskiego, a także wszystkim Ormianom, tym, którzy przybyli i nie tylko. Dziękuję bardzo. First of all, I have to say that the Book of Whispers is not the book of the Armenian genocide in first rank. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że Księga Szeptów nie dotyczy w pierwszej kolejności, nie jest książką przede wszystkim o ludobójstwie. It is not even the book about Armenians. It is not even the book about Armenians only. To nie jest tak naprawdę książka wyłącznie o Ormianach. It's a book, it's a biography of the 20th century with its bitter lesson given to all of us. To tak naprawdę jest biografia XX wieku i gorzkiej lekcji, jaką nam wszystkim dał. Because all of us we are the children of the 20th century. Bo wszyscy jesteśmy dziećmi XX wieku. I saw here the beautiful child of Monica. Widziałem tutaj prześliczne dziecko Moniki. He looks like an angel, and maybe he will be the survivor of the 22nd century. Wygląda jak mały aniołek. Kto wie, być może przyjdzie mu żyć nawet w XXI wieku. But unfortunately, he belongs in the same time to the 20th century. Ale niestety tak naprawdę należy do czasów wieku XX. Because despite the fact that the 20th century was fulfilled in the calendar, the 20th century didn't finish yet. Bo mimo że kalendarzowo wiek XX już się skończył, to tak naprawdę nadal trwa. We live in the same environment, in the same atmosphere, in the same uncertainties like the 20th century. Żyjemy w tym samym środowisku, w tej samej atmosferze i z tymi samymi wątpliwościami, niepewnościami co XX wieku. We don't have the right to let the 20th century behind. Nie mamy prawa zamknąć tego rozdziału, jakim jest wiek XX. Because we didn't understand yet the lesson of that century. Bo jeszcze nie zrozumieliśmy lekcji XX wieku. The Book of Whispers is a biography of the 20th century. With all the things that century brought to the humankind. Księga Szeptów jest tak naprawdę biografią XX wieku i wszystkich lekcji, jakie ten wiek przyniósł dla ludzkości. So worldwide wars, the concentration camps, the common graves, the stateless people, the genocides, the ideologies used as instrument of authority. Wojny światowe, obozy koncentracyjne, groby masowe, bezpaństwowcy, ludobójstwa,
i ideologie używane jako narzędzie sprawowania władzy. There are story tales where the hero, it is forbidden to him to go in a specific hidden room, but always he went there with a marvelous key, he opened the door and he saw a lot of things in that hidden secret room. W bajkach często mamy taki obraz, że bohaterowi nie wolno jest pod żadnym pozorem wejść do specjalnego pokoju. Jednak najczęściej właśnie do tego pokoju wchodzi. Otwiera drzwi magicznym kluczem i tam znajduje wiele rzeczy. The Armenian genocide was the hidden, that hidden room of the 20th century. Ludobójstwo Ormian było takim ukrytym, taką ukrytą komnatą XX wieku. The Armenian genocide was completely hidden to the humankind till the middle of the 7th decade of the 20th century, practically 1965. Ludobójstwo Ormian pozostawało ukryte przed świadomością, przed wiedzą ludzkości praktycznie do połowy siódmej dekady XX wieku, tak naprawdę dopiero w 1965 roku. In 65 happened two important things. W 65 roku wydarzyły się dwie ważne rzeczy. In Yerevan, the young generation started a movement for the recognition of the genocide, fulfilled with the monument dedicated to the genocide on the hill of Yerevan. W Erewaniu młode pokolenie zaczęło inicjatywę na rzecz przypomnienia, uznania ludobójstwa Ormian, która zakończyła się zniesieniem pomnika na wzgórzu nad miastem. And the French journalist wrote a book named Operation Nemesis. A francuski dziennikarz napisał książkę o tytule Operacja Nemesis. You know, Nemesis was a goddess of vengeance, of revenge for the ancient Greeks. Jak wiecie, Nemesis była boginią zemsty dla starożytnych Greków. It was the first step. Continued after the recognition of Armenia as independent state. To były pierwsze kroki, a kolejne dopiero miały miejsce dopiero po uznaniu niepodległości Armenii. It was very surprising for me, presenting the book in more than 200 cities across the world, in 40 countries, to see that the Armenian genocide is quite unknown. To była dla mnie ogromna niespodzianka, ogromne zdziwienie, że kiedy opowiadałem o swojej książce w ponad 200 miastach na świecie, w 40 krajach, ludobójstwo Ormian pozostawało kwestią zupełnie nieznaną. The Book of Whispers is a book of survivors, not the book of the genocide. Księga Szeptów to książka ocalałych. To nie jest książka o samym ludobójstwie. But you know, for us, for Armenians, the memory is not part of the past, but is part of our present, of our daily life. Jak wiecie, dla nas, Ormian, pamięć nie przynależy do przeszłości, ale jest częścią naszej teraźniejszości. We live with our deaths. My żyjemy z naszymi martwymi. This is the reason why everything we mention about our ordinary life, it's something coming from there. I dlatego cokolwiek mówimy o swoim zwykłym, codziennym życiu, to jest w jakiś sposób powiązane właśnie z tymi wydarzeniami. And I think it's very important to take your memories with you. I dlatego uważam, że to niezmiernie ważne, żeby zabrać ze sobą pamięć. Because it's a big difference between past and memory. Bo
między przeszłością a pamięcią jest ogromna różnica. The past is only a chronology. Przeszłość to tylko chronologia. The memory is the understanding, the awareness of the past. A pamięć to zrozumienie i świadomość przeszłości. The people who has only past and who doesn't have memory has only past and doesn't have future. Naród, który ma tylko przeszłość, a nie ma pamięci, to naród, który ma tylko przeszłość, a nie ma przyszłości. This is the reason why the Book of Whispers, despite the fact that the events took place between 1890 and 1970, is not a book about past, but it's a book about memory. I właśnie dlatego, mimo że Księga Szeptów mówi o wydarzeniach, które miały miejsce między 1890 a 1917 rokiem, nie jest książką o przeszłości. Jest to książka o pamięci. I was very honored when the Union of Writers in Armenia, which organized the group of translators from Romanian to Armenian, decided to put to this book not the name Book of Whispers, but the Book of Books, which is a specific word in Armenia. I dlatego byłem niezmiernie zaszczycony, że kiedy Związek Pisarzy Armeńskich zebrał grupę tłumaczy, którzy przetłumaczyli moją książkę z rumuńskiego na armeński, zdecydował zatytułować ją nie dosłownie Księga Szeptów, ale Księga Ksiąg. Bo na to mamy bardzo specjalne słowo. In Armenian they say Madian, which is not simply a book, but it's a book of prayers, it's a book of sufferings, it's a book of hope, it's a book going directly to the heart core of the humankind and to the image of God. Po armeńsku mamy słowo na to, Madian, które oznacza księgę modlitw, księgę nadziei, księgę cierpienia, księgę, która tak naprawdę jest sednem człowieczeństwa, sednem ludzkości. We have in our history the famous Book of Lamentations, Vohperkutian Madian, written by Grigorov Narek. Mamy w swojej historii słynną księgę lamentów, yes, napisaną przez Grigorov Narek. Grzegorza Znarek. That book belongs officially to the highest patrimony UNESCO of the humanity. Ta księga została wpisana na listę najważniejszych zabytków ludzkości. And it was not only coincidence that the name of my book in Armenian is Madian. I to nie przypadek, że po armeńsku tytuł mojej książki to właśnie Madian. Because when the Pope gave to the Grigorov Narek the honor to be one of the teachers of the Christian world a couple of years ago, ponieważ kiedy papież wyróżnił Grzegorza z Nareku tytułem nauczyciela chrześcijańskiego świata, Radio Vatican read the excerpt of the Book of Whispers dedicated to Grigor of Narek. W Radio Vatican odczytano fragment Księgi Szeptów poświęcony właśnie Grzegorzowi. The Book of Whispers is not only a book about the Armenian tragedy. Księga Szeptów nie jest książką wyłącznie o armeńskiej tragedii. All the tragedies of such a dimension, they have something in common. Wszystkie tragedie w takiej skali mają coś wspólnego ze sobą. They have a lot of
similarities. Jest między nimi wiele podobieństw. The genocide of Hereros, the genocide of Armenians, the genocide against Jews, the genocide, I don't know, against Rwanda, Rwanda people, against Cambodians. They have all of them something. Wszystkie ludobójstwa, czy to ludobójstwa Ormian, Żydów, czy to, co się zdarzyło w Rwandzie, czy w Kambodży, wszystkie mają coś wspólnego. The great tragedies, they don't have mother tongue. Nie mają języka ojczystego. Wielkie tragedie nie mają języka ojczystego. I tried to write the Book of Whispers in that language. Próbowałem napisać księgę szeptów właśnie w tym języku. And for me it's a very big surprise couple of days ago when I heard that Paul, I don't know who it is, he wants to translate the Book of Whispers in Esperanto. A dlatego bardzo się zdziwiłem kilka dni temu, kiedy dowiedziałem się, że Polak, nie mam pojęcia kto, planuje przetłumaczyć Księgę Szeptów na Esperanto. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Wspomniałeś, że wielkie tragedie nie mają języka ojczystego. Niemniej jednak każda z nich jest w jakiś sposób jednak przyporządkowana do konkretnej nacji, do danego narodu. I wczoraj rozmawialiśmy o tym, czy dla Ormian właśnie ta tragedia jest jakby tak tym, co ich spaja w diasporze, czy bez tej tragedii Ormianie w dalszym ciągu byliby Ormianami, czy jednak jest jeszcze coś poza tym, co... First of all, I have to confess. I'm one of the leaders of the Armenian diaspora, let's say. So I can speak on behalf of a large part of Armenians in diaspora. Muszę coś wyznać. Przede wszystkim jestem jednym z przywódców diaspory armeńskiej, więc mogę wypowiadać się w imieniu sporej części Ormian. We don't consider the Armenian genocide as an opportunity for us to put some benefits. My nie uważamy, żeby ludobójstwo Ormian miało być jakąś okazją do tego, żeby czerpać z tego tytułu korzyści. We don't need compassion. We need solidarity. Nie potrzebujemy współczucia. Potrzebujemy solidarności. It's a big difference between compassion and solidarity. Między współczuciem a solidarnością jest ogromna różnica. Compassion, it's a one-way feeling going from one to another. Współczucie to uczucie jednokierunkowe od jednej do drugiej osoby. Solidarity is a bridge with two partners. Compassion is a monologue. Solidarity is a dialogue. Solidarność to pomost pomiędzy dwoma partnerami. I o ile współczucie to monolog, to solidarność to dialog. They asked me, "Why, Mr. Voskar, after 100 years we honored the centennial of the genocide in 2015. Why? After 100 years you ask for the recognition of the genocide. Let the history slipping behind." Pytają mnie, mówią, minęło 100 lat, w 2015 roku obchodziliśmy setną rocznicę ludobójstwa i pytano mnie, dlaczego? Dlaczego pan stara się tak bardzo o uznanie tego wydarzenia? Należałoby już zamknąć historię, pozwolić jej odejść. We don't want revenge. Nie chcemy zemsty. If you read the Book of Whispers, you'll see that there, despite the fact that a lot of my relatives were killed in Turkey, there is not passion, there is not hatred against Turkish people. Jeśli przeczytacie moją książkę, zobaczycie sami, że mimo, że wielu moich krewnych zamordowano wówczas w Turcji, to nie ma we mnie nienawiści. But because there is not
an official genocide, and I will explain what does it means, because there is not an official recognition. Ale ponieważ oficjalnie nie uznaje się tej tragedii za ludobójstwo i za chwilę wyjaśnię, na czym to polega, ale takiego w tej chwili takiego uznania nie ma. The genocide is continuing. To ludobójstwo w pewnym sensie nadal trwa. Imagine that in 2019-15 in Anatolia lived around 3 million Armenians. Wyobraźcie sobie, w 1915 roku na terenie Anatolii mieszkało około 3 milionów Ormian. There are a lot of similarities between the Armenian genocide and the Jewish Holocaust. Istnieje wiele podobieństw pomiędzy ludobójstwem Ormian a Holokaustem. But there is an important difference. Ale jest jedna ważna różnica. When the Jews went to Germany, they found the Germans there. Kiedy Żydzi pojechali do Niemiec, znaleźli tam, zastali tam Niemców. The native population of Germany was the German people. Rdzenną ludnością Niemiec byli Niemcy. When the Turks went to Anatolia, they found the Armenians there. The natives of Anatolia are the Armenians, not the Turks. Kiedy Turcy przybyli do Anatolii, byli tam Ormianie. I rdzenną ludnością Anatolii są Ormianie, nie Turcy. So, on that 3 million people, 1.5 million used to be killed. Z tych 3 milionów, 1,5 miliona zginęło. Practically, a community was halved. Tak naprawdę cała społeczność w połowie została unicestwiona. That is similar with the Jewish Holocaust. To jest podobieństwo z Holokaustem. Because on 12 million Jews, half of them was killed during the Holocaust. Ponieważ z 12 milionów połowa Żydów zginęła w czasie Holokaustu. So, the survivors of the Armenian genocide and their descendants, now they are around 8 million. A dzisiaj ocaleli z ludobójstwa Ormian oraz ich potomkowie to społeczność około 8 milionów.